W liście do Galacjan mamy też świadectwo, które nam pokazuje odrzucenie fałszywej Ewangelii, nauki, błędnej nauki, która w rzeczywistości nie zasługuje na to zaszczytne miano. I widzimy to w pierwszym rozdziale listu do Galacjan, wersety od 8 do 9. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Zanim apostoł posunie się dalej w swoim rozważaniu, w poważnych i dosadnych słowach, wypowiada przekleństwo nad tymi, którzy głoszą naukę, jakakolwiek by ona nie była, sprzeczną z pouczeniami i prawdami prawdziwej Ewangelii, jakie otrzymali na początku. Gdyby sam Paweł, albo nawet anioł z nieba opowiadał, głosił Galacjanom inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Słowa te kategorycznie wykluczają także jakąkolwiek możliwość rozwoju prawd biblijnych i dalszych objawień, czym tak bardzo fascynują się ludzie pragnący zepchnąć na plan dalszy dzieło Chrystusa, które jest całkowicie wystarczające i gwarantuje zbawienie każdemu, kto uwierzy. Także, jeśli popatrzymy na werset 10, a teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Wypowiadając te poważne słowa, apostoł manifestuje swoją chłodną obojętność względem uznania i poważania przez ludzi. Paweł absolutnie nie należał do tych, którzy gotowi są zaniechać głoszenia prawdy czy pójść na kompromis, tolerując pewne błędy jedynie w tym celu, by być dobrze postrzeganym przez innych. Trudno jest znaleźć człowieka łagodniejszego i pokorniejszego i bardziej łaskawego niż apostoł Paweł. Jeszcze trudniej także jest spotkać męża odważniejszego, bardziej zdecydowanego, czasem wręcz impulsywnego i gwałtownego, gdy stawką jest prawda Słowa Bożego. Gdyby Paweł postępował inaczej, nie byłby sługą Chrystusowym. Każdy sługa postąpi właściwie, biorąc przykład z Pawła, który naśladował Chrystusa, bo tak nam mówi m.in. pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy werset. Gdy obrażano naszego Pana, gdy znieważano naszego Pana, Pan Jezus milczał, bo tak mówi nam Słowo Boże w Ewangelii Marka, 15 rozdział od 3 do 5 wersetu. Gdy jednak miał zaświadczyć o prawdzie, mówił jasno i zdecydowanie, co mamy zapisane w Ewangelii Jana 18 rozdział 33 do 38 wersetu. I właśnie dlatego ważny jest boski autorytet głoszonej przez apostoła Pawła Ewangelii. W wersetach od 11 do 12, pierwszego rozdziału listu do Galacjan, czytamy: A oznajmiam wam, bracia,
że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Po wstępnych uwagach apostoł przechodzi do szczegółowego opisu boskiego autorytetu głoszonej przez siebie Ewangelii. Przedstawia trzy filary prawdziwej Ewangelii. Po pierwsze, dobra nowina, którą głosił, nie była pochodzenia ludzkiego. A dosłownie rzecz ujmując, nie była według człowieka, to znaczy według jego upodobań i woli. Ludzie pragną Ewangelii wywyższającej człowieka, oferującej błogosławieństwo jako efekt jego własnych wysiłków. W przeciwieństwie do tego Boża dobra nowina rzeczywiście przynosi człowiekowi wieczne błogosławieństwo, ale chwałę oddaje jedynie i tylko jedynie Bogu i prowadzi do wiecznego uwielbienia wyłącznie Jego osoby. Także widzimy, po drugie, Paweł nie otrzymał dobrej nowiny, którą głosił, od człowieka. To jest ważne, żeby to podkreślić. Nie otrzymał jej od człowieka. Nie miała ona w człowieku swojego źródła. I także, po trzecie, Ewangelia nie została wpojona Pawłowi przez człowieka. On się jej nie nauczył, ale otrzymał ją bezpośrednio przez objawienie Jezusa Chrystusa.